XVI wieku w Kamionkach, wsi położonej po północnej stronie Przełęczy Jugowskiej, odkryto złoże rud ołowiu zawierających srebro. Zawartość srebra dochodziła tam do 260 gramów na tonę skały rud. Na wschód od Kokotnej Łąki założono kopalnię o nazwie Augusta Grube. Był rok 1887. Gdzie do tej pory jeszcze nikt nie dotarł. Tylko z niższych poziomów. Z góry są przykryte odłamkami skał, co upodabnia je do spągu korytarza. Przez to nigdy nie mamy pewności, po czym się poruszamy. Dno szczeliny jest drugim poziomem kopalni, z którego rozpoczniemy wędrówkę do dalszych części Augusty. Nieznane wyrobiska znajdują się dopiero na trzecim, całkowicie zalanym wodą poziomie, do którego
będziemy próbowali się dostać. Do czwartego, zatopionego i nieznanego poziomu kopalni.